Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest testowy filmik, jeżeli chodzi o Minecrafta. Dzisiaj taki Minecraft X-Pack troszeczkę inny, bo w formie testu, ale wciąż to będzie, można powiedzieć, prawdziwy taki odcinek, tak? Będzie to odcinek, w którym zrobię coś, po prostu co mi się przyda na serii, będą to pulweryzery, ponieważ no cóż, jeszcze ich nie zrobiłem, tak? FPS-ów mam w Minecrafcie podczas nagrywania już 145, także dlatego już po pokazaniu wam tej ilości ograniczę jej do 6 dych, bo wtedy jakby to wszystko lepiej, fajniej działa. Także na Facebooku wam już pokazywałem, bez nagrywania mam 300 FPS-ów, więc to jest wciąż ogromna ilość i od dzisiaj filmiki z X-Packa będą w prawdziwych 1080p, czyli po prostu nagrywam je już na full screenie, a nie w okienku 720p, ponieważ już komputer na to pozwala, więc czemu by nie, prawda? No chyba, że chcecie, żeby były w 720p, bo niektórym, nie wiem, łączy, nie wyrabia, nie wiem. Da mnie to akurat rybka, to i to się renderuje chwilę. Dzisiaj sobie zrobimy podczas tych 15-20 minut testu pulweryzery, ze 3 myślę się przydadzą do przerobienia nether kwarcu, który uzbierałem w bardzo dużej ilości w netherze, prawda? Tutaj nie wiem, ostatnio chyba było 90 któryś dzień, teraz jest już 101, bo troszkę tam się nasiedziałem. Tak czy tak? Nie wiem jak się je robi, jeszcze nawet nie sprawdziłem. Pulverizer, oto takie coś jest. Oto takie, no kliknij się. A, to się już klikuje. Ja właśnie nie jestem przyzwyczajony do tego, że gram na full screenie i jeszcze się nie mogę tutaj odnaleźć za bardzo. Ale dobra. Basic się robi tak. Tylko nie, no poczekajcie. To czym się różni to od tego w takim razie? Shit. Potrzebuję tego czegoś. Także potrzebuję 3 maszyn frame'ów, copper gear'ów, redstone reception coil i tym podobne. Nie wiem czy w ogóle mam redstone, zacznijmy od tego. Potrzebuję pistonów razy 3. Właśnie ten redstone, cholera jasna redstone. Mamy jakiegokolwiek redstone'a? Dobra, jest. Myślałem, że będzie gorzej. Tak się robi. Czyli weźmy, zróbmy tak ze 3, tak tam chciałem 3, co nie? Także zróbmy 3. Albo przynajmniej dzisiejszy odcinek jest w Full HD, takim prawdziwym, Full HD. A resztę, no zobaczymy jak to będzie. A, od razu mówię, shaderów nie dodaję. Pomimo tego, że mam już komputer zajebisty, to i tak shaderów nie dodam. Przez to są same problemy, także nie. Flint. Kopałem gdzieś kiedyś flint, pamiętacie? A, tak, jeden. Kurwa macie. Dobra, jest i więcej. Dalej. Copper gear, to się robi tak. I tego potrzebuje 6. Czyli copper. I co tam, chyba to wchodziło, nie? Tak mi się wydaje. 4, 5, 6. 6. 6. 6. I 6. Copper geary mamy. Następnie potrzebuje... potrzebuję tych pistonów, tak? Mam to wszystko przy sobie? Nie mam w życiu. Także cobblestone, jeżeli w ogóle jakiś jest. Coś tak mi się kojarzy, że jednak w ogóle kobla nie będę mieć. Aha. Czujecie to? Nie mam kobla. Kobel taki podstawowy, ho ho ho. O, jakie to duże, jakie to duże, no kurde. Full HD to ja mogę grać. To ja mogę grać. Waypoints. Może być i takie coś. Starałem się tego kilofa nie zdzierać. Kopałem i tak tego nether quartz. Zwykłymi kilofami. Zrobiłem sobie nowe kilofy i po prostu kopałem takimi niezenchantowanymi. Bo po prostu, no, nie wymagało to ode mnie żadnych, prawda, enchantów, tak? Podejrzewam, że tylko będę musiał wiedzieć, co zrobić. Powiększyć GUI. Na large.
Nie wiem, ludzie, tak gramy, patrzcie, na Full HD gramy, tak. Czy gramy na takim wcześniejszym? Czyli na takim. Bo nie wiem w sumie, teraz to chyba nie widzę tego paska na dole, nie? Nie wiem. Dobra, to już mogę w sumie wyłączyć, tak? Nie wiem, jak tam u was z tym jest. Dobra, tyle wystarczy. Drzewno, podejrzewam, że w domu jakieś jest. Skrzynki, znaczy w domu. Na razie tutaj, na zewnątrz. Dobra, akurat tego dżunglowego nie lubię. Halo? Kurde. Nie mogę się przyzwyczaić, że to jest takie duże wszystko. Jedynym minusem jest to, że teraz nie mogę zjechać myszką poza ekran, nie? Tak jak kiedyś to mogłem, nie wiem, włączyć menu i się zjeżdżało, prawda? No to teraz niestety już to tak nie działa. I normalnie mogę sobie pyknąć, tak? Tak. Ile tego potrzebuję? 3. A, dobra, na razie 3 zrobię tylko. Nie będziemy tam marnować. W ogóle muszę iść po restaurant. Nie no, muszę iść po surowce. Muszę iść po wszystko, ludzie. Nie mam nic, dosłownie. Nie mam nic jeszcze. Nie wiem, strasznie się opierdzielam. Strasznie się opierdzielam. Czy mogę już chyba zrobić wszystkie pulveryzery? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze tego. Machine frame, ale zwykły potrzebuję. Ten basicowy. Tingir. I dowolne to, tak? Dobra. Tingir. Czyli potrzebuję tinu. Proste i logiczne. Prawie mi tutaj ostatnio pierdyknął creeper. Te skrzynki właśnie. Dlatego teraz sprawdzimy otoczenie. Tu czysto. Na to wychodzi, że czysto, bo tutaj już był, tutaj był. Na szczęście go usłyszałem i włączyłem peaceful, bo tak to tutaj by nie było nic. Tu byłaby jedna wielka dziura. Ten tin, tak? Dobra. Tin jest tin. Tam jak to się robiło? Tą skrzynkę całą. O Boże. Resonant basic. Czy potrzebuję tylko 3 takie tingiry? Dobra. O ile się robi je tak. Adekwatnie pewnie do kopru. Tak jest. Tam było jeszcze szkło, tak? Szkło. Niebieskie szkło jeszcze gdzieś powinienem mieć, chyba że zrobiłem go na styk, no to wtedy gówno będę mieć. No dobra, czyli gówno będę mieć. Czy jest jakiś piasek? Jest tylko smooth sandstone. A no jest niby ten light blue, ale to nie. Shit. Czy ja mam jakiś waypoint na pustyni? Jest desert. Na szczęście łopatę też mam przy sobie. Także szybciutko się przepali. A jak już mówię wam, już się zbuduje piwnicę, to już będzie zajebiście. W ogóle nie mam pomysłu na tą piętrową piwnicę. Właśnie, bo postanowiłem robić piwnicę piętrową, ale nie mam totalnie na nią pomysłu. Totalnie, wciul. Także nie wiem, jak ja to zrobię. Niby chcę zrobić taką, wiecie, zaraz, aż są, kurde, pokażę wam tam. Chcę zrobić takie coś, że... Kurde. Moment, wejdźmy na chwilę tutaj do domku. Oho, dobra, już wiem, co się stało. Okej. Tak, tu będzie wejście, prawda? Będzie wejście i ono skręci sobie w stronę tą na lewo. I tak, tam będę chciał zrobić taki korytarzyk na początku 3x3 i klatkę schodową w dół na kilka pięter, prawda? I będą pomieszczenia. Tylko ja po prostu jakby tego, no nie jestem w stanie sobie na dzień dzisiejszy wyobrazić, jak ja to chciałbym, żeby to wyglądało. Mam zamysł, ale nie wiem, jak ja chcę, żebym go jakby sfinalizował. Po prostu nie wiem, jak się do tego wziąć, prawda? Nie wiem, jak się do tego w zasadzie wziąć. No nic, idziemy przepalić. Piecyk mam tutaj, czy na górze? Chyba na górze jest. Turbinę. O, już myślałem, że znowu będę spadać. Dobra, to niech się przepali. Tam turbinki sobie śmigają.
Dawaj, 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 dawaj. Ogólnie, no tak, jakość na pewno mojej mowy uległa tutaj znaczącemu pogorszeniu. Ze względu na to, że już nie korzystam z Asusa Xonara, ponieważ no, moja płyta to MATX Micro czy Mini, zawsze zapominam tego skrótu, chyba Mini ATX. I niestety nie mam karty, nie mam slotu, nie mam magistrali PCI, którą bym mógł włożyć tego Xonara. No i tak niestety wyszło, że muszę jechać na Integrze. Co mi za bardzo nie pasuje, ale no co zrobię, jak nic nie zrobię, tak? Tutaj widzę, że się nic... No ładnie, ładnie to w śmigach, widzicie, zero dropów FPS-ów. Cały czas piękne 6 dyszek. Także w końcu się dorobiłem, tak? W zasadzie no co, dzięki wam, tak? Ten film testowy na pewno obejrzy najwięcej osób, więc tutaj mogę jeszcze raz podziękować. Naprawdę dzięki wielkie za wszystkie reflinki, które robiliście, bo to właśnie dzięki reflinkom stać mi było na i7, na nową płytę główną, na nową kartę graficzną, także jest zajebiście, tak? Dobra, tego już mi wystarczy. Co tam jeszcze potrzeba? Basic, czekamy na Basic oczywiście, dobra, jest Basic. Mam iron przy sobie? No mam za mało irona przy sobie, także na razie lecimy w dół skrzynki. Iron. I tak, to było tu. To było tu. Tu. Kurwa, tu. Dobra, okej. Okay. Wszystko działa i można zrobić w końcu pulverizer. Dawaj, no czekam. To jest, który jest basic? Ten chyba taki najjaśniejszy, ten, tak jest. Trzy razy jest w końcu. Kabelki, tam położyłem te dwa maceratory, na szczęście nie zbiło. Także nie straciłem surowców, chociaż nie mam pojęcia, po co ja tutaj w końcu postawiłem. Okej. Póki co to mi się w żaden sposób nie przyda. Outputy, inputy. Okej. I można iść po jakąś skrzyneczkę i coś. I akurat takie 15 minut myślę, że właśnie będzie dzisiaj dobrym wyjściem. Tak w ramach tylko testu. Jak będę mieć wenę, to nagram wam odcinek w pierwszy dzień świąt. Czyli to będzie w czwartek. Ale tak jak mówię, muszę zdobyć jakiś pomysł. Musi mi wpaść do głowy jakiś pomysł odnośnie tej piwnicy. Możecie mi oczywiście pomóc. Jakiś tutaj nasunąć pomysł, cokolwiek. Jakby to miało wyglądać, będę wdzięczny za każde jakieś sugestie. Wiecie, który projekt wybrałem, prawda? No więc, no nie wiem. Fajnie by było w końcu zrobić tą piwnicę, zrobić system AE, ponieważ już AE mam w miarę ogarnięte, jeżeli chodzi o magazynowanie. Jest troszkę zbierania surowców, także też bym z wami je raczej zbierał. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Na razie, to mam nadzieję, że się przerabia na dwa, bo jak nie, to... Dobra, na szczęście na dwa. Ale ty, od kiedy ten pulveriter taki szybki jest? Oluje. Dobra, nic. Także dzisiaj na ten test to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na ostatni test już za 3 godziny o godzinie 16. Zobaczymy, co to będzie za gra. Teraz miała być ta gra, ale uznałem, że chce mi się nagrać Minecrafta Full HD, takim prawdziwym Full HD. Intro co prawda jest teraz w gorszej jakości, ponieważ musiałem je, prawda, rozciągnąć. W zasadzie zobaczycie intro dopiero w czwartek ewentualnie, bo ono jest normalnie w 720p i render też jest w 720p, także nie jestem z tym w stanie nic zrobić. No więc co? To by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać, czy chcecie, żebym GUI w Minecrafcie miał to large, w sensie, no tak, to large, albo teraz to na normal. Mnie jest w sumie obojętne. Jedyny minus to tego grania na full screenie to jest taki, że no muszę
Nie mogę sobie zjeżdżać kursorem na drugi monitor, czyli ewentualny poradnik czy coś niestety odpada, chyba że będzie to poradnik jakiś taki, nie wiem. No zobaczymy, jak to będzie jeszcze zrobione. To by było na tyle. Zapraszam na kolejny test. Łapka do góry, komentarz, subskrypcja. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.